Hej, 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 cześć moi drodzy, witam serdecznie na kanale Skrzydła Mazowsza. Jest piękny wieczór, przyjechałem do Brzuzy, żeby chwilę polatać po pracy, dlatego nie będę się długo rozgadywał i zapraszam na dzisiejszy lot. No i chwilę po starcie robię wysokość. Kiedy zacząłem się rozglądać dookoła, czy w pobliżu nie ma żadnych statków powietrznych, dostrzegłem lucz żurawi lecących na wschód. No widać, że już jesień. No niestety wystartowałem dosyć późno, ponieważ przyjechałem po pracy, no ale chwila relaksu w podniebnym krzesełku rekompensuje wszystko. No miałem lecieć do Pionek, takie były założenia, nawet zgłosiłem to do FIS-u, ale niestety ICM znowu mnie oszukał, miał być wiatr rzędu 3 metrów na sekundę, było 7. No i stwierdziłem na wysokości miejscowości Przejazd, jak się wdrapałem na 1000 metrów, że jednak zawracam, wolę sfilmować wam mgiełki i zachodzące słońce. Także spójrzcie, tutaj w tym miejscu nie ciąłem materiału filmowego, żebyście zobaczyli, jak szybko słońce zachodzi za horyzont. No i jak wrażenia? Prawda, że słońce bardzo szybko zachodzi? No praktycznie po 2 minutach już go nie było. No ale zaczęły się robić już mgiełki, dlatego stwierdziłem, że schodzę niżej i spójrzcie na to. Pięknie to wszystko wygląda, słońce już zaszło. No i postanowiłem jeszcze troszeczkę polatać nad łąkami, żeby wykorzystać ten czas, no i zrelaksować się. No i jestem w rejonie łąk przy miejscowości Wólka Brzuska, zszedłem nisko nad łąki, aby poczuć zapach jesiennego powietrza. No przy tej mgle zupełnie inaczej to wszystko pachnie. No i jest okazja polatać tutaj nisko, bo w rejonie nie ma drutów. No i kiedy zaczęło się robić późno, stwierdziłem, że lecę na startowisko, żeby wylądować jeszcze za widok. W sumie 30 minut po zachodzie słońca jeszcze możemy latać. No ale lecąc tutaj do startowiska zauważyłem, że Arek przyjechał i lata. Dlatego oczywiście trzeba podlecieć, pomachać, przywitać się. No i myślę, że te loty są ostatnimi lotami Arka na Fiorzinie, na starym Fiorzinie. No i lada moment Arek może zacznie latać już na innym skrzydle. Przelecę jeszcze nad remizę OSP w Brzuzie, gdzie została już nowa wybudowana, zakończona, a niebawem będzie uroczyste otwarcie. No kamera już nie wyrabia, jest bardzo ciemno, musiałem troszeczkę postprodukcji rozjaśnić ten obraz, żebyście mogli więcej zobaczyć, ponieważ kamery sportowe niestety nie są przystosowane do nagrywania w takich warunkach, a jedynie w pięknych i słonecznych. No i ląduję. Mam nadzieję, że film był krótki, ale wam się podobał. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego i do kolejnych spotkań zapraszam na kanał Skrzydła Mazowsza. Cześć Arku! Chodź siemanko. Na chwileczkę, ale... No, chociaż na chwileczkę, właśnie spotkałem cię przy powrocie. Tak. Także chwilę jeszcze, polataliśmy. No jeszcze zdążyłem chwilkę polatać. Pół godziny, ale zawsze. Dokładnie, ja troszeczkę dłużej. Nawet nie jechałem po paliwo, tylko 2 litry paliwa miałem. Zostało ci ze 200 ml, może i to nie. No, dlatego już tak kręciłem się tutaj, wiesz, bo... Ale już... Myślę, pół godziny, ale zawsze coś. Dokładnie. A ja praktycznie wracając z pracy, od razu mówię, wezmę sprzęt
i przyjadę na startowisko, żeby ten czas jednak wykorzystać, tak. Bo już szybko się robi ciemno. No właśnie. Praktycznie po 18 już zachód słońca, ale fajnie, bo nas przywitały już pod wieczór mgiełki. Ale piękne mgiełki są na Starą Radomką, prawda? Dokładnie tak. No super to wyglądało. No troszeczkę nas widać. Już ciemno, pozdrowienia, w rękawiczkach już trzeba było latać, bo już chłodno się zrobiło. Tak. No, ale frajda z latania zawsze jest. Super, fajnie. Pozdrawiamy, trzymajcie się, cześć. Bardzo fajnie dzień.